przekazał porażające informacje, jakie wypłynęły z ust ministra. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości, wiadomo, co czeka Polaków po Wielkanocy. Stacja przekazała rodakom nieprawdopodobne doniesienia, o których informował ostatnio sam minister zdrowia. Wielu zachodziło w głowę najpierw, jak będą wyglądały tegoroczne święta wielkanocne, a gdy ich bieg stał się wręcz przesądzony, zaczęło pojawiać się coraz więcej spekulacji, czy tuż po nich sytuacja wywołana epidemią unormuje się, a Polacy będą mogli wrócić do normalności. Teraz nie ma już żadnych złudzeń. W porażających doniesieniach minister powiedział, co czeka Polaków po Wielkanocy, choć walka trwa nieprzerwanie od kilku tygodni, na horyzoncie wciąż nie widać jej końca. Sytuacja coraz bardziej martwi Polaków, tym bardziej, że z dnia na dzień coraz bardziej pogłębia się kryzys gospodarczy. Gdy zadecydowano o zamknięciu lokali usługowych i rozrywkowych, wstrzymaniu lotów i wprowadzeniu wielu obostrzeń, niemal pewne było, że przedsiębiorcy mają się czego obawiać. Nad losem niektórych firm zawisł wielki znak zapytania, a co gorsza, są i takie, które już były zmuszone zakończyć swoją działalność. Gdy poinformowano o wydłużeniu zamknięcia szkół oraz lokali usługowych do Wielkanocy, dla wszystkich stało się jasne, że wciąż jesteśmy dalece od powrotu do normalności. W programie Gość Wydarzeń minister zdrowia został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy istnieje możliwość, by po świętach rząd poluzował obostrzenia, co w dużym stopniu odciążyłoby gospodarkę i służbę zdrowia. Niestety, Szumowski, cytowany przez News, nie przekazał najlepszych informacji. Stoimy naprawdę na brzytwie. To taniec na brzytwie. Jeżeli państwo się zapadnie, nie będzie miało pieniędzy na leczenie onkologiczne, hematologiczne, pediatryczne, to umrze przez to więcej osób, niż na koronawirusa. Z drugiej strony nie możemy pozwolić sobie na całkowite uwolnienie tych rygorów, bo będziemy mieli armagedon i trudne decyzje zrzucone na barki medyków, kogo ratować, a kogo nie, mówił. Dodał, że po Wielkanocy zostaną podjęte pierwsze kroki w kierunku normalności, jednak będą one stopniowe i bardzo ostrożne, by nie doprowadziły do zalania Polski falą zarażeń. Dwa. Musimy działać w taki sposób, by z jednej strony odmrażać gospodarkę, bo to kwestia życia lub śmierci wielu osób. Nie mówię tutaj tylko o finansach, ale również o medycznych aspektach tej decyzji. Z drugiej strony nie możemy pozwolić, by ta krzywa wzrostu zakażeń wzrosła w taki sposób jak w Hiszpanii czy Włoszech, dodał. Źródło: